Proszę Państwa, dobrze wiemy, jak wyliczać wartości funkcji trygonometrycznych dla różnych kątów, szczególnie łatwych kątów, jak na przykład 30 stopni, 45 stopni czy 60 stopni na przykład. Ale, proszę Państwa, czasami nie warto tych wartości funkcji wyliczać. Niektóre z nich są potrzebne tak często, że warto je po prostu zapamiętać. I chciałbym Państwu przybliżyć sposób, żeby bez większych problemów i bez przesadnego wysiłku pamięciowego te wartości, które są dość często przydatne, zapamiętać. Zatem proponuję Państwu taką tabelę. Wypiszę w tej tabeli kilka dość popularnych kątów ostrych, często pojawiających się w zadaniach. Będą to kąty 30 stopni, 45 stopni i 60 stopni. Okazuje się, proszę Państwa, że można liczyć wartości funkcji trygonometrycznych nie tylko dla kątów ostrych. Nie będę teraz wnikał w to, jak to się definiuje. To jest osobny temat, ponieważ ładnie to pasuje do tabelki, to po prostu dopiszę do tabelki jeszcze dwa kąty, które nie są kątami ostrymi w żadnym trójkącie prostokątnym, bo nie są kątami ostrymi, ale dla których wartości funkcji trygonometrycznych również są łatwe dość do zapamiętania. Będzie to kąt 0 stopni i 90 stopni. I proszę Państwa, wypiszemy sobie najpierw wartości wszystkich funkcji trygonometrycznych dla tych kątów. Wszystkich czterech, które nas interesują oczywiście, czyli sinusa, kosinusa, tangensa i kotangensa. Okazuje się, że sinus 0 stopni to jest 0, sinus 30 stopni to jest 1 druga, następnie mamy pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 3 przez 2 i 1. Jeżeli liczyli Państwo kiedyś wartości sinusa i kosinusa przeciwległych kątów ostrych w trójkącie prostokątnym, to nie zaskoczy Państwa, że wartości kosinusa to są te same liczby, ale wypisane w drugą stronę. Podobnie jest z tangensem i kotangensem. Tangens 0 stopni to 0. Tangens 30 stopni to pierwiastek z 3 przez 3. Tangens 45 stopni to 1. Tangens 60 stopni pierwiastek z 3. Tangensa 90 stopni nie ma. Z powodów, o których nie będę teraz wspominał. No i z kotangensem jest analogicznie. 0 pierwiastek z 3 przez 3. 1 pierwiastek z 3 nie ma. Proszę Państwa, już choćby po tym, jak to wypisałem, możecie się Państwo domyślić, że ja tego nie liczyłem, wypisując to. Rzeczywiście nie liczyłem. Ja to po prostu znam na pamięć i Państwo zaraz też będziecie znali. Jak to można zapamiętać w łatwy sposób? Po pierwsze, zauważmy, że wystarczy się nauczyć sinusa i tangensa. Dlatego, że jak sobie właśnie powiedzieliśmy, kosinus i kotangens, wartości kosinusa i kotangensa dla tych kątów to są te same liczby, tylko napisane w spak. Zatem wystarczy się skupić na sinusie i tangensie. Zacznijmy od sinusa. Te liczby mają coś wspólnego ze sobą, proszę Państwa. Po pierwsze, jeśli 0 napiszemy jako 0 drugich, a 1 jako 2 drugie, to wszystkie mają w mianowniku dwójkę. Więc wiadomo, że dla sinusa będzie dwójka w mianowniku. Co natomiast będzie w liczniku? Okazuje się, że, proszę Państwa, jak dobrze na to spojrzymy, to w liczniku są po prostu pierwiastki kolejnych nieujemnych liczb całkowitych. Zatem sinus 0 stopni to jest pierwiastek 0 przez 2. Czyli pierwiastek 0 to 0, czyli 0 w drugich, czyli 0. Sinus 30 stopni to pierwiastek z jedynki przez 2. Pierwiastek z jedynki to jedynka, no to nie warto go pisać. To jedna druga. Sinus 45 stopni to pierwiastek z 2 przez 2. No tu nic nie poradzimy. Nie będziemy wypisywać tego w przybliżeniu po przecinku, bo chcemy mieć wartości dokładne. Kolejną liczbą całkowitą jest 3, więc sinus 60 stopni to pierwiastek z 3 przez 2. Wreszcie sinus 90 stopni to pierwiastek z 4 przez 2. No tak, ale pierwiastek z 4 to jest 2, więc to są dwie drugie, czyli po prostu 1. I już. Już umiemy sinusa. Nie całego sinusa, nie wszystkie wartości funkcji sinus. Wartości funkcji sinus dla tych kątów. Ale jak powiedziałem, one się pojawiają w zadaniach dość często. Co teraz z tangensem i kotangensem? Tu sytuacja jest odrobinę trudniejsza. Ale tylko odrobinę. Dla 0 stopni tangens również jest 0. Dla 90 stopni go nie ma. Skupimy się na tych trzech. Okazuje się, że tu również jest pewien schemat, który się powtarza. Pewien porządek, który łatwo zapamiętać. Najwygodniej jest chyba zacząć zapamiętywanie wartości funkcji tangens od tangensa 45 stopni. Jest to po prostu 1. Tak? Gdyby ktoś chciał to wyliczyć, również nie jest to trudne. Kąt 45 stopni występuje w trójkącie prostokątnym równoramiennym, czyli połowie kwadratu.
tangens jest to stosunek dwóch prostokątnych. No, prostokąty są równej długości, więc jest to stosunek dwóch równych liczb, czyli 1. Wiadomo skąd to się bierze. Ale umówmy się, że już zapamiętaliśmy, że tangens 45 stopni to jest 1. No to okazuje się, żeby otrzymać tangens tej mniejszej liczby, 30 stopni w naszej tabeli, to trzeba to podzielić przez pierwiastek z 3. No i usunąć niewiarygodność mianownika ewentualnie. Jeśli chcemy uzyskać tangens tej większej liczby w naszej tabeli, czy 60 stopni, trzeba tę jedynkę pomnożyć przez pierwiastek z 3. Otrzymując pierwiastek z 3. I już zapamiętaliśmy wartości funkcji tangens dla naszych szczególnie prostych kątów. Wartości funkcji kotangens znowu nie trzeba osobno zapamiętywać, bo przecież to jest to samo co tangens, tylko napisane w SPAC. I w ten sposób, proszę Państwa, łatwym sposobem, bez obawy o jakieś pomyłki, ale też bez konieczności za każdym razem wyliczania tych wartości, możemy nietrudno zapamiętać wartości funkcji sinus, cosinus, tangens i kotangens dla kątów 0, 30, 45, 60 i 90 stopni. Dziękuję bardzo.